Witam. Do zbudowania zestawu na białą rybę leszcza lub łódź będziemy potrzebować żyłkę do głównej 0,50 mm, może być 0,55 lub 0,60 oraz fluorokarbon 0,23 do 0,25 mm. Potrzebny będzie, będą tulejki zaciskowe lub stopery. Do umocowania bocznego troku możemy użyć takiego trójnika bądź takiego krętlika. Długość naszego zestawu będzie to 120-150 cm. Oraz przyponu bocznego o długości około 25 cm do 30. Pamiętajmy jednak, że w Polsce stosujemy w surfcastingu tylko jeden przypon z bocznym trokiem. Dwa przypony stosujemy tylko i wyłącznie łowiąc flądry. W innych krajach Europy i poza są stosowane uniwersalnie dwa przypony bądź trzy. Tak zwane troki. W Polsce jednak prócz połowu flądry stosujemy tylko jeden boczny trok. Na końcu troku zawiązujemy agrafkę z krętlikiem, taką bądź taką szybko zaciskową lub taką, jaką ktoś to posiada. Zwróćmy uwagę, żeby były to bardzo mocne agrafki o dużej sile przeciążenia, gdyż podczas rzutu dużymi ciężarkami rzędu 150 nawet gram występują olbrzymie siły. Dla bezpieczeństwa stosujemy zawsze bardzo wytrzymałe agrafki i krętliki w zestawie przy głównej lince. Ja wybiorę ten model. Pozostałą część odcinamy. Następnie będziemy mocowali do linki głównej boczny trok. Możemy go przymocować za pomocą właśnie tego krętlika lub takiego. Ja dzisiaj wybiorę ten i zblokujemy go stoperami bądź tulejkami zaciskowymi 0,8 mm. Ja wybieram tulejki. Pamiętajmy, aby boczny trok nie był umocowany zbyt blisko ciężarka, tutaj tej dolnej agrafki. Tak jak widzicie, dla mnie to jest około 30-25 cm, by się to nie plątało. Następnie wkładamy trójnik. Kolejną tulejkę.
umocowanie do bocznego troku mamy gotowe. Tak więc mamy tutaj mocowanie do ciężarka, do nagrawkę z krętlikiem, nie było splątań. Mamy mocowanie do bocznego troku, jak widać. Pozostaje nam jeszcze do żyłki strzałowej zamocowanie krętlikiem. Krętlik też musi być solidny, o dużej sile, który nam się nie rozleci, nie spowoduje zagrożenia. Stałą część obcinamy. Tak więc mamy linkę główną długości około 120-150 cm. Tu mamy miarkę. Tu jest, będzie umocowany przypon boczny, trok właściwie boczny. Mamy linkę główną zestawu. Teraz tutaj tniemy około 30 cm bocznego troku fluorokarbonu. Może być 25, nawet 25 do 30 cm. I haczyk taki leszczowy. Czwóreczka lub szósteczka zawsze zakładam. Mam już uwiązany haczyk. Ja proponuję haczyki Ovnera, dosyć fajne są. Można też inne leszczowe, w rozmiarze 4 lub 6. I dowiązujemy tutaj do naszej linki głównej, naszego trójnika. Wszystko. Tak więc nasz zestaw został zbudowany. To jest boczny trok. Linka główna, tutaj dolna część, gdzie montujemy nasz ciężarek. Jeszcze raz tutaj trójnik do bocznego troku. Jeszcze raz, jak wygląda nasz zbudowany zestaw z jednym bocznym trokiem. Mamy tutaj dolną część zestawu, trójnik około 30 cm nad ciężarkiem, przypon trok boczny, z fluorokarbonu długości około 30 cm. Haczyk Ovnera i na górze masywny krętlik. Możemy taki sam zbudować, stosując właśnie stopery. Taki mikrokrętlik w rozmiarze chyba 22-24. Możemy przyłożyć do niego takie zwykłe koraliki, by nam się to nie splątało. A na boki dajemy stopery po to, by zblokować nasz boczny trok, by się nie przesuwał.
Pamiętajmy, by stopery były dosyć mocne, twarde. Do zobaczenia.